Mamy naprawdę olbrzymią informację o odejściu bardzo wpływowej osoby z WWE. Szokujące zakończenie gali AEW World's End stawia naprawdę wiele pytań. AJ Lee teazuje swój powrót do WWE. Mam niezbyt dobrą informację na ten temat. I czy Andrade El Idolo powróci za chwilę do WWE? Szokujące zakończenie gali AEW World's End. Koniec roku, panie i panowie, i federacja AEW postanowiła z tej okazji zorganizować galę pay-per-view o nazwie World's End. Dostaliśmy wiele ciekawych pojedynków, jak chociażby finał turnieju o tytuł Continental, Ring of Honor World i New Japan Strong, walka o tytuł TNT pomiędzy Adamem Copelandem i Christianem, czy wielki main event, starcie o tytuł AEW pomiędzy MJF-em a Samoa Joe. Patrząc jednak na oceny tego show, to niestety AEW pochwalić się wspaniałym odbiorem nie może, choć nie zabrakło naprawdę dobrych starć, jak te trzy, o których wspomniałem. Jednak co najważniejsze, oczywiście dostaliśmy na koniec, ponieważ po całym okej walce, ku wielkiemu zaskoczeniu, Samoa Joe odcina światło MJF-owi, tym samym zdobywając tytuł AEW. To naprawdę wielki szok, ponieważ wiele osób nie dawało mu szansy z powodu kontraktu MJF-a, w sytuacji Devila, do której zaraz wrócimy i tak dalej. I zrobili to jeszcze z pomocą dźwigni, gdzie to MJF po prostu odpłynął. 2023 rok kończymy z pięknym widokiem Samoa Joe jako mistrza świata. Jednak to również nie koniec atrakcji, ponieważ MJF-a czekała jeszcze jedna niespodzianka. Po długich miesiącach wreszcie dostaliśmy ujawnienie postaci Devila i okazał się nim, bez większego zaskoczenia, jednak również najlepsza możliwość, czyli przyjaciel MJF-a, Adam Cole Bebe. On, Matt Taven, Mike Bennett, Roderick Strong i Wardlow okazali się tymi, którzy od miesięcy terroryzowali AEW. Postać Devila ujawniona, Samoa Joe jest mistrzem świata, a sytuacja MJF-a jak była niezrozumiała, tak i dalej jest. Nadal nie wiemy, czy podpisał kontrakt z federacją. Tony Khan podczas konferencji bardzo sprawnie unikał tego tematu, a Fightful Select opublikowało informację o tym, że według ich źródeł z zaplecza AEW wiele osób stawia na to, że były już mistrz weźmie sobie wolny z powodu do naprawdę licznych kontuzji. Czy to będzie jego koniec w AEW, czy może po prostu przerwa i powrót do programu z Adamem Cole'em? Czy może 27 stycznia WWE i Royal Rumble? Okej, trochę się rozpędziłem, jednak jedno trzeba przyznać. AEW zrobiło bardzo dobre zakończenie, które nie tylko dało ludziom wymarzonego mistrza świata, to jeszcze ujawniło Devila, dając najlepsze rozwiązanie. Zobaczymy, co przyniesie AEW rok 2024, ponieważ możliwości jest wiele. Przykują się jakieś zmiany w produkcie, czy galach pay-per-view. Może być naprawdę ciekawie. A wy oglądaliście AEW World's End? Jeśli tak, to jak oceniacie to show i co myślicie o Samoa Joe jako mistrze AEW? Piszcie śmiało w komentarzach poniżej. AJ Lee teazuje powrót do ringu? Wkraczamy nie tylko w nowy rok kalendarzowy, ale również w okres przed Royal Rumble, czyli absolutnie wszyscy powracają do ringu. Będziemy sporo mówić o przygotowaniach do pierwszego pay-per-view od WWE w 2024 roku i dziś zaczniemy od osoby, która ma za sobą naprawdę wielką rzeszę fanów. AJ Lee, czyli partnerka w życiu prywatnym CM Punka, dalej uznawana jest za osobę, która naprawdę w swoim czasie mocno pomogła dywizji kobiet WWE. Teraz jednak wiele osób wyczekuje na horyzoncie jej potencjalnego powrotu i uważa się, że właśnie dała ona jakiś sygnał mówiący o możliwości pojawienia się ponownie w ringu. Niestety jednak mam dla was złą wiadomość, ponieważ najzwyczajniej w świecie wiele osób źle odebrało to, co ona napisała na swoich social mediach, albo po prostu doszykuje się igły w stogu siana. AJ z pomocą swojego Instagrama dodała serię zdjęć, gdzie podsumowała swój rok, mówiąc m.in. o serialu Heels, Federacji Women's of Wrestling, czy po prostu o swoim psiaku i również samym Punku. Widzimy tam m.in. zdjęcie jej butów zapaśniczych, czy krótki materiał z treningu w ringu właśnie AJ i Punka. I właśnie tutaj wiele osób uważa, że jest to wielki teaser powrotu, jednak niestety nie. Są to po prostu wspominki z tego roku. Zdjęcie butów prawdopodobnie pochodzi z okresu nagrań do serialu Heels, a trening był po prostu rozgrzewką przed nagraniami Punka, również w tym serialu. Wystarczy zresztą spojrzeć na jego zarost i włosy na tym nagraniu. Jednak nie powiem, widok dźwigni Black Widow naprawdę przywołuje wiele emocji i wspomnień. Tak więc, nawet jeśli tutaj gdzieś jest jakiś teaser, to nie jest tak oczywiste, jak może się wydawać. Zrozumiałe jest, że wiele osób doszukuje się tutaj nie wiadomo czego, jednak po prostu wspominki z tego roku to tylko wspominki. Oczywiście zbliżając się do Royal Rumble, plotki, newsy i fantasy bookingi będą się nasilać, z naszej strony też, jednak wydaje mi się, że nie tutaj. Choć ponownie, zobaczyć AJ Lee ponownie w ringu to byłoby czysta przyjemność i kto wie, kto wie. Czy nie mogłoby do tego dojść? Już całkiem, a i widzicie, ja sam już to robię.
Jeszcze słuchajcie, dodam na szybko, że właśnie trwa głosowanie do 6. edycji VIV Awards. W opisie tego filmu znajdziecie link do formularza, gdzie możecie głosować na najlepszą walkę, galę zawodnika i wiele, wiele więcej. Będziemy naprawdę wdzięczni za oddanie głosu, ponieważ im więcej osób to zrobi, tym ciekawsze będą wyniki. A oficjalne zakończenie VIV Awards odbędzie się na początku stycznia podczas transmisji na żywo. Dziękuję bardzo. Wielkie odejście z WWE. Kontrakty, przejścia pomiędzy federacjami, o których jeszcze sobie dziś powiemy, i zmiany w WWE po przejęciu federacji przez Endeavor. Wiele na zapleczu WWE się zmieniło od tego czasu. Najważniejszą zmianą było mianowanie Triple H jako główną osobę kreatywną w federacji i odsunięcie od władzy samego Vince'a McMahona. Dziś jednak dostaliśmy informację, że jedna z ostatnich osób z zespołu właśnie Vince'a ma zamiar opuścić federację. Jak podaje PW Insider, producent wykonawczy i szef globalnej dystrybucji telewizyjnej Kevin Dunn złożył do zarządu informację, że chce opuścić federację. Jest to niesamowicie wielka informacja, choć już słyszę głosy typu: kim kurna jest Kevin Dunn? Jeśli sobie wygooglujecie, to wiele zdjęć nie znajdziecie prócz m.in. tego i w jednym wielkim skrócie jest to osoba odpowiedzialna za wszystko, co widzicie w telewizji WWE. I nie, nie chodzi o booking czy sprawy kreatywne, chodzi o wygląd, animacje, zmianę kamer, ustawienie reklam i tak dalej. Jeśli oglądacie WWE i dostajecie oczopląsu, ponieważ w ciągu 3 sekund mamy 15 razy zmianę kamerę, to właśnie on jest za to odpowiedzialny i to jest właśnie jego stylówka produkcyjna. To jest, a raczej była już osoba, która odpowiadała za całkowitą otoczkę prezentacyjną WWE. I można od razu powiedzieć, że po Vince'ie był on drugą najbardziej znienawidzoną osobą w tej federacji. Wrestlerzy nie mają nic dobrego do powiedzenia na jego temat, dziennikarze go olewają, a byli pracownicy twierdzą, że jest to dosłownie drugi Vince McMahon. Jest wiele historii o tym, jak wpływa on na wrestlerów i zabiją otoczkę produkcyjną ich pushu, jak to miało miejsce na przykład w przypadku Billie Kay, jednej połówki The Iconics, ponieważ nie podobało mu się to, jak ona mówi. Tak samo zresztą jest też historia o rzucaniu Becky Lynch kłód pod nogi, ponieważ Dunnowi nie podobał się jej akcent. Po odejściu z federacji ex-Dean Ambrose, obecnie John Moxley, w swojej książce bardzo mocno zlał Zana za to, że on po prostu nienawidzi wrestling, nie rozumie tej rozrywki sportowej i wiele razy twierdził sam, że jest to udawane i w wielu momentach żałosne. I tak, ta osoba odpowiadała za wygląd WWE przez ostatnie 3 dekady. W sieci naprawdę ciężko znaleźć jakiekolwiek pozytywne słowa na temat jego osoby i to jest niesamowite, patrząc na to, jak poważną pozycję on obejmował. PW Insider dodało, że po zmianach na zapleczu Dan nie chciał już dla WWE pracować, a co najważniejsze, nie chciał pracować dla nikogo innego jak Vince'a McMahona, a ten władzę w WWE właśnie stracił. Cały świat wrestlingu cieszy się z tej informacji, ponieważ pierwszy raz od 30 lat wreszcie można na tą pozycję postawić kogoś, kto nie tylko rozumie, czym jest wrestling, ale również go kocha. Zobaczymy, jak się to potoczy, jednak wiemy, że Triple H wie, jak takie miejsce obsadzić, ponieważ NXT ma swój oddzielny zespół produkcyjny i prawda jest taka, że wygląda to tam na wszystko po prostu lepiej. Jednak muszę przyznać, czytając wszystkie wypowiedzi na social mediach na jego temat, naprawdę fajnie to wygląda. Andrade El Idolo wraca do WWE. I na sam koniec nowa informacja na temat osoby, która w najbliższym czasie może przejść z federacji All Elite Wrestling do WWE. Oczywiście mowa o Andrade El Idolo, o którym ostatnio słyszy się naprawdę sporo. Wszystko zaczęło się od informacji o tym, że kontrakt zawodnika z AEW wygasa w nowy rok, następnie pojawiły się plotki o złych stosunkach pomiędzy dwoma stronami, które zresztą zostały potwierdzone przez PW Insider, Wrestler Purist i jak również Fightful Select. To jednak nie wszystko, ponieważ również panuje przekonanie, że Andrade może pojawić się w WWE już nawet podczas edycji Day One Monday Night Raw. Tak, to ta gala jest 1 stycznia, by the way. Wiele osób uważa, że właśnie do WWE wybiera się Andrade i mógłby od razu zostać wrzucony do programu z udziałem Santosa i reszty LWO. Przypomnę, że znajduje się tam również Zelina Vega, która była u boku Andrade podczas jego przygody w NXT. El Idolo stoczył właśnie ostatnią walkę podczas gali AEW World's End z Miro, którą przegrał i gdzie stracił swoją, powiedzmy, menadżerkę w postaci Jay Perry. Na konferencji prasowej po gali Tony Khan potwierdził koniec kontraktu Andrade i życzy mu wszystkiego, co najlepsze. Trzeba przyznać, że Andrade, jak i wiele innych osób w AEW, nie dostał tego, na co zasługiwał i jego problemy z federacją, według wielu osób, są po prostu zrozumiałe. Czy powróci do WWE w najbliższym czasie, czy może zostanie na innych federacjach jak CMLL, na dany moment ciężko powiedzieć. Jednak według insiderów Andrade zmierza do WWE i już osobiście nie mogę się doczekać jego powrotu.
A wy co sądzicie o zakończeniu gali AEW World's End i sytuacji MJF-a? No i czy chcecie powrotu w ogóle Andrady do WWE w najbliższym czasie? Dajcie mi proszę znać poniżej w komentarzach. A po więcej newsów i wszystkiego ze świata wrestlingu serdecznie zapraszam do subskrypcji tego kanału, jak i również chciałbym podziękować wszystkim wspierającym za dalszą pomoc w rozwijaniu mi tego projektu. Jestem wam naprawdę, naprawdę wielce wdzięczny. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling, dziękuję wam bardzo za uwagę. Jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.